Jesteśmy w nowej siedzibie oddziału rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Tomaszowie Mazowieckim, w budynku przy Alei Piłsudskiego 34. Dziś zaprosiliśmy do tych świeżo wyremontowanych pomieszczeń naszych opiekunów, a właściwie opiekunki, tym razem opiekunki szkolnych kół PCK z rejonu Tomaszowskiego i kilku szkół opoczyńskich, ponieważ one również od kilku miesięcy znajdują się pod naszymi skrzydłami, aby podsumować 11. edycję akcji Gorączka Złota, zbiórki przede wszystkim złotych monet, dzięki którym staramy się sfinansować jak największej liczbie dzieci wakacyjny wypoczynek. Jak zwykle wyróżniamy najlepszych, najskuteczniejszych. Zdecydowanym liderem tegorocznej zbiórki były krasnale z przedszkola numer 3. Najwięcej, ponieważ bardzo serdecznie dziękujemy. Proszę. I dla przedszkola jest ta piękna nagroda, klobuszki. A nagrody, przypominam, są fundowane za to, że przedszkolaki nie mogą uczestniczyć w tych wyjazdach, ale a one robią naprawdę przepiękną pracę. I ze względu na to, że przedszkola nigdy dość tych zabawek, prawda? Bo tych funduszy w mieście też nie ma. To chociaż w ten sposób chcemy podziękować wszystkim małym uczestnikom. Dziękuję bardzo. Również bardzo dziękujemy. Dodam jeszcze do porządku. Kwota zebrana przez przedszkole to jest 1001,33 zł, tak? O, a 88 groszy. 1001,88 zł. Drugim pod względem zebranej kwoty w kategorii przedszkola jest przedszkole numer 7. Poprosimy panią Anię Kupis. 373,20. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Zapraszamy numer 2. Przedszkole numer 2, tak jest. Też zawsze z nami i zawsze gdzieś w górze stawia. Te śliczne aniołki zebrały aż 310,19 zł. Dziękujemy. Chodzi o najmłodszych zbieraczy. Było z nami też przedszkole numer 17, przedszkole numer 20. Poprosimy. Tak jest. I przedszkole samorządowe w Ujeździe. Nasi najmłodsi zbieracze, 6 jednostek, 2166,94 zł. W tym roku zbierało z nami 6 przedszkoli i 10 szkół podstawowych, 7 szkół gimnazjalnych i 9 ponadgimnazjalnych oraz 7 zbieraczy indywidualnych. Łącznie od początku marca do końca maja zebrali oni 5613,64 zł. Wynik, biorąc pod uwagę rzeczywistość, którą mamy wokół, zdecydowanie nas satysfakcjonuje. Obawialiśmy się, że będzie znacznie gorzej. Dzięki naszym zbieraczom, dzięki paniom opiekunkom, które nadzorują tę zbiórkę w szkołach, wynik uznajemy za całkiem udany. Tylko, a może i aż 4 dzieci dzięki tym środkom na chwilę zapomni o swojej codzienności, wyjedzie na kolonie organizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. To tam wyjedzie oczywiście całkowicie nieodpłatnie. Niekwestionowanym liderem tegorocznej zbiórki były nasze krasnale z przedszkola numer 3. Nie dały się pobić absolutnie nikomu. Zebrały 1001,88 zł. Ogromne pieniądze, jak na takie małe dzieciaczki. Fantastyczną kwotę. Oczywiście nagrodzimy te i inne dzieci również, fundując im z tych środków zabawki. Kategoria szkół podstawowych. Już szybko patrzę w moją ściągę. Kto jest pierwszy? Pierwsza jest jedynka. Drugie miejsce na szkole podstawowa numer 10, 214,50 zł. Miejsce trzecie. Wspominałam, że mamy dodatkowych graczy, zawodników z rejonu opoczyńskiego. I na trzecim miejscu jest szkoła podstawowa w Białaczowie.
za 24 zł 7 groszy. Dalej, kto z nami jeszcze dzielnie w tym roku zbierał? Szkoła podstawowa numer 7? Nie ma. Szkoła podstawowa ośrodka szkolno-wychowawczego? Nie. Szkoła podstawowa w Łaznowie? Szkoła podstawowa numer 1, ale tym razem z Opoczna, szkoła podstawowa w Luboczy, podstawówka w Rzeczy z Sadykiem. Z Luboczej. Gratulujemy. Dziękuję bardzo. W imieniu całej szkoły. 10 podstawówek, 884 zł 14 groszy. Kategoria gimnazjów, bądź zespołów szkół, bo tak to klasyfikujemy. 910 zł 82 grosze, drodzy Państwo, zespół szkół w Ujeździe. Bardzo dziękujemy. Też bardzo się cieszymy, że nam się udaje co roku te karty, kolonie. Dwójka dzieci z tej szkoły wyjedzie na zupełnie darmowy wypoczynek. Tym bardziej jestem wdzięczna tak dobremu wyborowi, bo dzieci są niepełnymi sierotami. Mają tylko jednego rodzica, więc tym bardziej ten wybór, gdzie trafiają nasze kolonie, jest idealny. Zespół szkół numer 8. 530. Z tej szkoły również dwójka dzieci wyjeżdża na kolonie do łaski. Mamy jeszcze zespół szkół w Zawadzie, zespół szkół w Niewiadowie i zespół szkół w Smardzewicach. Ponadto gimnazjum ośrodka szkolno-wychowawczego i gimnazjum w Opocznie. Łącznie 1721 zł. Bardzo, ale to bardzo gorączkowo, zgodnie z nazwą akcji. Dziękujemy paniom z banku PKO SA. Gdyby nie ich bardzo dobra wola, mielibyśmy niemały kłopot. Tak jak mówiłam, to są drobne pieniądze, które my tu na miejscu ręcznie segregujemy, ale które one w banku ręcznie niestety muszą przeliczać. Ta ogromna kwota ponad 5000 przeszła przez ich cierpliwe ręce. Nie przeklinały nas, z uśmiechem przyjmowały kolejne wpłaty i mamy nadzieję, że tak będzie i w następnych edycjach. Są naprawdę, naprawdę fantastyczne. Podkreślę to jeszcze raz. Z dobrej woli, bez żadnego dodatkowego wynagrodzenia. Być może nawet w dodatkowych godzinach siedziały i dzielnie, ręcznie przeliczały tę ogromną kwotę. Ogromne podziękowanie i ogromne wyrazy szacunku dla tych pań. Za pomoc w podsumowaniu akcji dziękujemy również jej patronowi, prezydentowi miasta. To urząd zapewnił nam bardzo ładne, eleganckie puchary, którymi mogliśmy nagrodzić zwycięzców w poszczególnych kategoriach wiekowych konkursu na największego zbieracza złota. Szkoły ponadgimnazjalne, tu niezmiennie, jeśli mnie pamięć nie myli, pierwsze miejsce to pierwsze liceum ogólnokształcące. Miejsce drugie, zespół szkół ponadgimnazjalnych numer 6. Bardzo gratulujemy wyniku. Miejsce trzecie, drugie liceum ogólnokształcące. Prawie trzecie miejsce, trzecie liceum ogólnokształcące. Ponadto z nami zespół szkół ponadgimnazjalnych numer 1. Ponadgimnazjalnych numer 2 i zespół szkół ponadgimnazjalnych numer 3. Ponadto ponownie Opoczno, liceum ogólnokształcące z Opoczna i również w tej kategorii zakwalifikowane Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego, czyli niezmiennie od lat szkoła nazywana medykiem. Ci najstarsi mają 713 zł. 27 groszy. To tak jak wspominałam, mieliśmy zbieraczy indywidualnych. Wśród nich nasi nowi sąsiedzi Dom Dziennego Pobytu. Bardzo dziękujemy i liczymy, że w przyszłym roku również Państwo będą. Wśród indywidualnych, chociaż na ten wynik się zbierało parę osób,
Mamy również Komendę Powiatową Policji, kolejny rok. Mamy również Radio Fama. Pan Krzysztof Lewandowski, też z nami tak. Od lat. I Łukasz Młodczyk. Ja obrazowo tylko chciałabym, żeby każdy z Państwa dotknęło taki woreczek. Najprawdopodobniej przerobiliśmy tutaj w biurze, bo musieliśmy te pieniążki segregować, około 800 kg. Ten woreczek, nie wiem ile waży, ale na około, myślę, że 2 kg ma spokojnie. I tu jest tylko 33 zł. Otrzymajcie. No, otrzymajmy. Ciężko. Każdego, kto chciałby przyłączyć się do naszej akcji, a nie jest to trudne, wystarczy mieć w domu malutką skarbonkę i wrzucać do niej systematycznie te grosiki, które zwykle ciążą, no, głównie w portfelu. Już teraz do tego zapraszamy. Drodzy zbieracze, macie kilka miesięcy na to, żeby zacząć powoli te środki gromadzić. Ruszamy ponownie z 12. edycją w marcu 2014 roku. Ja wszystkim Państwu dziękuję. Przypominam, że już niedługo zakończy się Młoda Krew Ratuje Życie i oczekuję na końcowe sprawozdanie.